Jesteśmy w Domu Kultury w przededniu Święta Kobiet. To ważne wydarzenie i w życiu gminy, i w naszych rodzinach. Kobiety w gminie, jeśli chodzi o instytucje, o samorząd, o zdrowie, o oświatę, to prawie 80%. Gdyby kobiety nie przyszły do pracy, to byłby totalny paraliż gminy. Jest to dobra okazja, żeby za tą pracę podziękować, złożyć życzenia. No, życzyć przede wszystkim zdrowia, bo to jest zawsze fundamentem, to jest podstawa dobrej atmosfery i w pracy, i w domach, sukcesów w tym czasie takim trudnym. Ale jak widzimy, kobiety sobie świetnie radzą, obejmują coraz to nowe profesje i w policji, i w wojsku, i w innych sektorach, i w budownictwie. Także rola kobiet bardzo się zmieniła, zmienia się, a za to wszystko ja chciałbym przede wszystkim podziękować i jeszcze raz zdrowia, fajnej atmosfery, szacunku, uznania i wszystkiego dobrego. Nie tylko w Dniu Kobiet, ale i każdego dnia. Mam nadzieję, że przygotowaliśmy dobrą atmosferę, bo każde dobro, różne rzeczy, które przygotowujemy, jeśli nie towarzyszy temu dobra atmosfera, to wszystko traci jakby kolor. Także mam nadzieję, że podstawowym wartością będzie takie spotkanie koleżeńskie, będzie świętowanie, będzie odpoczynek i ta świąteczna atmosfera, i myślę, że to jest najważniejsze. Świętujemy tak troszeczkę przed czasem, Dzień Kobiet, z racji tego, że w tygodniu wypada, a wiadomo, że weekend ma swoje prawa lepsze, dlatego dzisiaj już świętujemy Dzień Kobiet. Mamy w programie występ zespołu Antykwariat, zaprezentują się tutaj ze swoim repertuarem i później będzie jeszcze występ zespołu naszego śpiewaczego Dobrynianki, które też swój repertuar tutaj nam przedstawią, umilą nam czas przy biesiadowaniu, przy ciasteczku, przy bigosie. Także będziemy biesiadować. Jest przewidziany kwiatek dla każdej pani od pana wójta, jak najbardziej, jak co roku tradycyjnie każda pani dostanie kwiatek i dodatkowo jeszcze pierwsze 50 pań, które nas tutaj zaszczycą, dostaną książki. Tutaj wspomniała tą akcję pani radna, pani Krysia Minakowska, że tak od siebie taki pomysł tutaj podesłała, żeby jeszcze coś dodatkowego było, no i tą książeczką taką dla tych pierwszych pań 50.